zostawiamy w wodzie. Zaraz o tym się kończy ta woda. Zaraz przed brzegiem. Nasz pierwszy wypad na pobliską plażkę. Nie jest to jeszcze tak dokładnie w Laganas, bo teraz właśnie kręcę miasteczko Laganas, a my jesteśmy na takiej pobliskiej plażce 400 metrów od naszej kwaterki. Trochę się zastanawialiśmy, czy tu wejść, bo generalnie wszyscy tutaj leżą na leżakach. Mamy bar, muzyczka leci, w morzu już się kąpaliśmy, woda jest ciepła jak zupa, dosłownie ma ze 30 stopni. Więc jest to dla nas sama przyjemność, a tutaj mamy port w Agios Sostis. Tam jest taka plaża, która jest nie plaża, tylko wyspa, która jest nazywana wyspą ślubów, tak? Cameo. Ale zimna! Będziemy sobie właśnie pić w takie miejsce. Piasek jest wspaniałego, jest piasek tutaj. To jest krzywo. Bo ten jest krzywy. Adam. Ale czadzior. Świetna sprawa, powiem wam, naprawdę. O! Jak robisz zdjęcie tam mu, to brzuch chciał na czaje. Ale czad! Idziemy tam. Tu się płaci 5 euro. Tak, tak, no. Byłeś, nie? Byłeś. Nie. Ale nie widzieliśmy tego jeszcze, dlatego nie daliśmy 5 euro. Ale faktycznie tak. Jest tak, że można sobie drinka za to potem kupić? To wygląda jak skała tutaj. Nie wypływa, tylko płynie po dnie. Tylko gruby. Żółw! Nie, gruby giewon. To jest typowy żółw. Gruby giewon. Jeśli to z rycerz. No, tylko z grubym brzuchem. No nie przykręci. Nie, no widać to żółw. Tak, żółw, zdecydowanie, żółw. To ty gadają te chłopaki. To jest taka najbardziej jaszczurka. Nagrałam to. Jaszczurka. Plaszka. Cuda. Schowana, mała. Najbardziej raczej się nie da dostać, tylko od morza. Thank you.
Uwaga, bo to jest wystająca skała, nie porysuj się. Uważaj. Co to było? Tutaj. No, po lewej jest taka odstająca skała, tutaj uważaj, nie? Tu. Tu jest bardzo wąsko, grubi ludzie nie przepłyną. To będzie z tego stoplaska. Tak. A teraz płyniemy na żółwia. O. Dlatego. I tak sobie spędzamy czas. Miejsca z przodu są super. Dlatego miejsca z przodu łodzi są super. No. Zdjęcia. Mieścimy się tam. Dawaj. Mieścimy się. No nie ma bata. Przejedź go. No ale ważne jest, żeby ta właśnie rurka była przymocowana do tych kularków, chyba mi się wydaje. Bo tak to bez sensu. No za cały świat wtedy. Niezły kozak, nie? Jest kozak. Milimetry przed tą skałą się zatrzymał, nie? Przypłynęliśmy, zostawił nas tu na 3 godzinki, żebyśmy sobie posiedzieli, a teraz właśnie po nas płynie, więc sobie się zbieramy. Mamy taką piękną wodę. Kolor jest po prostu zachwycający. Lazur, niesamowite. Kamienie jasne. I tak na okulary? Idziemy sobie do centrum właśnie. Na plażę. Do miasteczka Laganas. Jesteśmy na Zakrętos, tak. Zakrętos. Zakrętos? Tak. Pokaż oliwki. Nie wiem, co to teraz zrobiłam. Zdjęcie. Ale to się dalej kręci. Wiem. Ale ja nie wiem, jak pokazać oliwki. Musiałabym zastanowić. Jesteśmy przy naszej skałce. Jest tak cudownie. Coś niesamowitego. Chodź tu na chwilę. Hej. No i jesteśmy przy naszej skałce. Jest tak cudownie. Coś niesamowitego. Chodź tu na chwilę. Hej. Jest to jaskinia Kelly? To
Pewnie jedna z wielu, możliwe. Właśnie przyjechaliśmy sobie na latarnię morską, właściwie na Kerry Półwysep. I po prostu jesteśmy przed tak niesamowicie zachwyceni widokami. A to nie jest jeszcze Zatoka Wraku. Ale po prostu ta przepaść, ten widok. Jakby co, to nie stoję na samym końcu. Niesamowite widoki są po prostu, jest lepiej niż myśleliśmy. I jeszcze przyjechaliśmy tu kładem dzięki naszym super znajomym. O, zasłoniłam. Na tą plażę, na tak, na pewno. Jesteśmy teraz na Gerakas Beach na południu, na półwyspie Vasilikos. I właśnie usiedliśmy sobie na koceku po raz pierwszy, bo właściwie cały czas byliśmy w wodzie i płynęliśmy tam za winkiel. Okazało się jednak, że tu wszędzie jest plaża nudystów. Nic, tylko się negliżować. Tam naprzeciwko widać ląd za mgłą. Jesteśmy sobie właśnie na Banana Beach. Jesteśmy w lekkim szoku, bo właśnie przed chwilą spadło kilka kropel deszczu. A mamy tutaj taką duchotę jak nigdy. Tam sobie leżakujemy pod parasolką, tam nadal leżakuje. I pierwszy raz w sumie dzisiaj tak na takich prawdziwych falach, bo tak to był cały czas odpływ. Piasek jest tak gorący, że ciężko po nim chodzić. I właśnie słonko nam zaszło. Jesteśmy w takim cudownym miejscu. Na takich klifach. Przecudownie, jesteśmy zachwyceni widokiem. Stoimy sobie tutaj na takich, między takimi trawkami. Mamy też nazwę miejsca. Hello. Czekamy na pana naganiacza. Zganiacza. No, o, kamyszek. Muszę ją nagrać, a pamiątkę. Thank you.